Ksiądz Jan Dziedzic, rekolekcje z Janem Pawłem II, część druga. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest. Widziałem ostatnio ikonę, która przedstawiała stworzenie człowieka. Pan Bóg jest garncarzem, który lepi człowieka z ziemi. W oczach Pana Boga widać jednak, kim jest człowiek. Pan Bóg jakby chciał powiedzieć: ty należysz do mnie. Pamiętaj, że jesteś moim obrazem. Dzisiaj jednak w różny sposób postrzega się człowieka. Przez pryzmat jego pozycji społecznej, dóbr materialnych, władzy, wykształcenia, wieku. Kiedy Maria z Połanieckich wchodziła w niedzielę do kościoła, gromadzili się tam ludzie biedni. Ona wtedy dawała jałmużnę, ale nigdy z tymi ludźmi nie rozmawiała. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie nie mieli dla niej żadnej godności. Ludzie nie chcą być tak jak ten żebrak. Dlatego robią wszystko, aby w społeczeństwie się wybić. Dlatego ważne są dyplomy, dobra praca, później dom, luksusowy samochód, wyszukane ubrania, dobry urlop. Uważa się bowiem, że nasza godność zależy od ludzi, od tego, jak jesteśmy postrzegani, od tego, co mamy. Chrześcijanin musi wiedzieć, że jest inaczej. Naszą marką jest Pan Bóg. Dla Pana Boga nie jest ważne to, co posiadasz, ale kim jesteś. Dla Pana Boga nie jest ważne to, czy masz iloraz inteligencji Einsteina, słuch muzyczny Beethovena, czy umiesz pisać i czytać. Dla Pana Boga nie jest ważny portfel. Kiedy jesteś ubogi, jesteś u Boga. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale kim jest. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa, uświęceni przez Ducha Świętego. Pan Jezus jest obecny w Eucharystii jako więzień dożywotni. Ten Pan Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jak więc ważny jest człowiek w oczach Stwórcy? Wie o tym Jan Paweł II, dlatego w czasie pielgrzymki przy odwiedzinach braci Fate Bene Fratelli powiedział, kiedy w izbie chorych widzisz ludzi potrzebujących pomocy, mów pod wpływem wiary: oto Chrystus. Ale można człowieka odsunąć na bok, na dalszy plan, można go marginalizować, można go stygmatyzować. Dzisiaj, kiedy psuje się komputer, kiedy nie ma dostępu do internetu, to jest wielka tragedia. Kiedy giełdy wielkich światowych miast padają w dół, to katastrofa. A gdzie jest człowiek? Gdzie jest Ola, Marek, Małgosia z klasy drugiej B? Gdzie jest senior? Gdzie jest ten potrzebujący? Gdzie jest nienarodzony? Gdzie jest człowiek? Raina Maria Rilke, to poeta, filozof wiedeński,
który był znany z tego, że codziennie robił spacer przez park. Na ławce w parku siedziała kobieta, która prosiła o wsparcie. Przechodzili różni ludzie koło tej kobiety. Jedni jej pomagali, inni odwracali głowę. I wtedy filozof zadał sobie pytanie, co ja powinienem zrobić. Poszedł do kwiaciarni, kupił 15 czerwonych róż i wręczył tej kobiecie. A kobieta na to, proszę pana, ja już na tej ławce siedzę 20 lat, ale jeszcze nikt mnie tak nie uszanował. Rilke trafił w serce godności człowieka. Kiedy Jan Paweł II wychodził z samolotu w czasie różnych pielgrzymek, klękał i całował ziemię. Ja bym chciał powiedzieć, całuję ręce każdego człowieka. Klękam przed majestatem człowieka, który żyje na tej ziemi. W Wielkim Poście trzeba nam wejść do Wieczernika. Tam Pan Jezus obmywa nogi swoim uczniom. Czyńcie to, co ja wam uczyniłem. Macie przykład. Później Pan Jezus staje się chlebem łamanym dla zbawienia świata. Oddaje się każdemu z nas. Przyjmujemy Eucharystię, Jezusa, Eucharystię. Powinniśmy więc Jezusa, Eucharystię naśladować. Bądź więc dla wszystkich chlebem. Nie może być tak, że dla jednych jesteś chlebem, a dla drugich zakalcem. Patrzymy dzisiaj na Jezusa. Przygotowujemy się do świąt paschalnych. Jakiego Jezusa chcą widzieć dzisiaj ludzie? Czy ludzie chcą widzieć Jezusa tylko w obrazach? Czy ludzie chcą widzieć Jezusa tylko w figurach? Czy ludzie chcą widzieć Jezusa tylko w przeczytanych książkach? Ludzie chcą widzieć Jezusa w nas. Dlatego najważniejsze przykazanie naszego Mistrza, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Pamiętaj, wielkość człowieka mierzy się nie tym, co posiada, ale kim jest. Tego uczył nas Jan Paweł II.